dwie najlepsze przyjaciółki, Klaudia i Asia, postanowiły wybrać się razem na wakacje do Włoch. Udało im się kupić tanie bilety lotnicze. Mają lot o 10 rano. Niestety dziewczyny przez pomyłkę wylądowały na złym lotnisku. Teraz mają dwie możliwości. Wsiąść w szybki pociąg za 100 zł i udać się na właściwe lotnisko lub zostać na miejscu i wydać 400 zł na bilety na późniejszy lot. Co powinny zrobić? Powinny wybrać drugą opcję. Popatrz na zegar na ścianie. Wskazuje 9:55. Wszyscy pasażerowie i tak weszli już na pokład samolotu. Nie zdążą na niego, choćby leciały tam rakietą. Klaudia i Asia kupiły nowe bilety i poszły na kawę do restauracji na lotnisku, ale na miejscu coś przestraszyło Klaudię. Dziewczyna stwierdziła, że trzeba jak najszybciej się stamtąd ewakuować. Co takiego zobaczyła? Jedna z klientek restauracji to zombie. Wow, ciekawe, jakim cudem przeszła kontrolę bezpieczeństwa. Wreszcie nadszedł czas wejścia na pokład samolotu. Okazało się jednak, że dla Klaudii i Asi zabrakło miejsc w klasie ekonomicznej. Zaproponowano im lot w klasie biznesowej. Siedziało tam jeszcze trzech innych pasażerów. Kiedy stewardesa podawała dziewczynom napoje, szepnęła, że mają ogromne szczęście. Będą podróżować obok słynnego włoskiego miliardera. Czy domyślasz się, który z pasażerów jest aż tak bogaty? Ta dystyngowana pani wygląda nadzianą, ale raczej mało prawdopodobne, że miliarder kupiłby sobie marynarkę z poliestru. Ten mężczyzna ma na sobie bardzo elegancki garnitur, ale jego buty wyglądają na tanie i znoszone. Ten zabawny pan musi być miliarderem i choć jego strój jest raczej mało formalny, to zdradza go złoty zegarek. Wytworna pani postanowiła uciąć sobie pogawędkę z Klaudią i Asią. Powiedziała dziewczynom, że niedawno była ze znajomymi na egzotycznej wyspie i pokazała im zdjęcia. Kiedy wyszła do toalety, Asia szepnęła do Klaudii: "Ta kobieta kłamie, przerobiła to zdjęcie." Skąd wiedziała? Chodzi o cień. Jedna osoba go nie rzuca. Wytworna pani wzięła łyk soku i zaczęła się krztusić. Nagle zemdlała i wpadła prosto w ramiona miliardera. Mężczyzna chciał wzywać pomoc, ale Klaudia go powstrzymała i powiedziała, że kobieta udaje. Skąd wiedziała? Popatrz, co wysypało się z jej torebki. Są tam zdjęcia miliardera i wycinki z gazety. Poza tym kobieta wytatuowała sobie na nodze jego podobiznę. Ewidentnie ma obsesję na jego punkcie. Nadeszła pora obiadowa i z tej okazji miliarder zaproponował Klaudii pewną grę. Dał jej do wyboru trzy pudełka. W jednym z nich znajdował się obiad. Na każdym pudełku było napisane zdanie, ale tylko jedno z nich było prawdziwe. Pomóż Klaudii odgadnąć, w którym pudełku znajduje się posiłek. Gdyby jedzenie było w pierwszym pudełku, pozostałe dwa twierdzenia byłyby prawdziwe. Tak samo byłoby, gdyby posiłek znajdował się w trzecim pudełku. Tylko jedno twierdzenie może być prawdziwe, więc obiad musi być w pudełku numer 2. Klaudia je otworzyła. W środku znalazła smaczny posiłek i kartę kredytową. Miliarder powiedział: "Gratulacje! Wygrałyście 5 milionów dolarów. Udanych wakacji!" Klaudia i Asia wylądowały w Rzymie i poszły odebrać bagaż. Okazało się, że Asia ma taką samą walizkę co dwóch innych pasażerów i nieco się o to posprzeczali. Pomóż przydzielić bagaż ich prawowitym właścicielom. Pierwsza walizka należy do tej kobiety. Jest cała oblepiona sierścią psa. Druga walizka ma ślady po naklejce w kształcie gwiazdki. Pewnie już wcześniej zauważyłeś ją na torbie Asi. A trzecia walizka należy do mężczyzny. Ponieważ Klaudia i Asia były teraz bardzo bogate, postanowiły znaleźć agenta nieruchomości i wynająć luksusową willę. Chciały tam spędzić wakacje. Agent pokazał im trzy domy. Pomóż dziewczynom wybrać najlepszą miejscówkę.
pierwszym domu zaległy się karaluchy. Raczej nie są to wymarzeni sąsiedzi. Drugi dom jest po prostu za stary. Pękają w nim ściany, a nie jest to zbyt bezpieczne. Trzeci dom wygląda całkiem nieźle, a czyszczenie basenu nie jest aż tak bardzo kłopotliwe. Klaudia i Asia wyszły ze swojej rezydencji i poszły pozwiedzać. Po powrocie okazało się, że ktoś wykradł im z sejfu paszporty. Dziewczyny zadzwoniły na policję. Funkcjonariusz przesłuchał trzech podejrzanych. Kucharz był zajęty przyrządzaniem kolacji dla dziewczyn, sprzątacz cały dzień czyścił basen, a ogrodnik powiedział, że sadził kwiaty w ogrodzie i nie widział nic podejrzanego. Kto kłamie? Ogrodnik. Skoro osadził kwiatki, to gdzie one są? Policjant zwrócił paszporty Klaudii i Asi i aresztował ogrodnika. Następnego dnia dziewczyny wybrały się na zakupy. Sprzedawcy chcieli naciągnąć bogate i naiwne turystki i oferowali im pamiątki po zawyżonych kosztach. Tylko jedna z tych rzeczy jest warta swojej ceny. Domyślasz się, która? Popatrz na wenecką maskę. Jest na niej napisane Made in China, co znaczy, że to podróbka. Magnez jest kiepskiej jakości. W słowie Italia wkradł się błąd. Widział ktoś kiedyś magnesy za 100 euro? Pleśniowy ser wygląda, jakby się zepsuł, ale to zupełnie normalne. Ten przysmak to jedyna rzecz warta swojej ceny. Dziewczyny wybrały się do muzeum i zgubiły w labiryncie korytarzy. Trafiły do dziwnej piwnicy i znalazły tam trzy przejścia. Za pierwszymi drzwiami znajdował się portal do średniowiecza. Za drugimi czyhała upiorna mumia, która rzucała klątwę na każdego, kto zakłóci jej spokój. A trzecie drzwi były zabezpieczone specjalnym systemem alarmowym. Lasery przecięłyby wszystko, co tylko znalazłoby się w ich polu rażenia. Które drzwi powinny wybrać dziewczyny? Drugie drzwi. Mumia śpi spokojnie w sarkofagu. Jeśli Klaudia i Asia będą cicho i zachowają dystans, będą mogły bez problemu przejść obok niej. Po wyjściu na zewnątrz dziewczyny zobaczyły przed muzeum tłum dziennikarzy. Ktoś ukradł najdroższy obraz. Policja przesłuchała trzech podejrzanych. Giovanni, sprzątacz, powiedział, że w momencie zajścia sprzątał łazienkę. Luca, przewodnik, twierdził, że niedaleko miejsca zbrodni widział podejrzaną kobietę, która niosła wielką teczkę. A Bianca, podejrzana kobieta, powiedziała, że tworzyła szkice w ramach pracy domowej do szkoły artystycznej. Kto kłamie? Luca, pod koszulą trzyma zwinięte płótno. Klaudia i Asia wybrały się do restauracji, żeby spróbować lokalnej kuchni. Zauważyły jednak, że jeden z klientów jest wampirem, więc postanowiły stamtąd wyjść. Gdzie on jest? Jest wieczór, a ta starsza pani nosi okulary przeciwsłoneczne. Poza tym nie rzuca cienia. W następnej kolejności dziewczyny postanowiły popływać na jachcie. Miejscowy fotograf zrobił im zdjęcie i wydrukował je na koszulkach. Potem zaproponował im zakup pamiątek. Klaudia zauważyła jednak, że zdjęcia różnią się trzema szczegółami. Widzisz je? Oto i one. Dziewczyny wybrały się na podwieczorek. Klaudia zamówiła sałatkę i kawę, a Asia miała ochotę na coś słodkiego. Kelner zaproponował jej trzy desery. Pomóż Asi dokonać najlepszego wyboru. Tą babeczką ktoś już wcześniej się uraczył. W tym pączku zamieszkały mrówki. Chyba nie jest zbyt świeży, a zielony kolor na drugim pączku to pistacjowa polewa, a nie pleśń. Wieczorem Klaudia i Asia wróciły do swojej willi. Czekał na nie wściekły właściciel. Nie otrzymał jeszcze opłaty za wynajem, ponieważ karta kredytowa, którą dziewczyny dostały od miliardera, została zablokowana. Nagle w telewizji usłyszeli wiadomość z ostatniej chwili. Oszuści obrabowali miliardera.
opróżnili wszystkie jego konta. Sytuację skomentowały 3 osoby. Szofer poszkodowanego powiedział, że jego szef ma dużo wrogów. Dziewczyna miliardera narzekała, że teraz nie będzie jej nawet stać na fryzjera, a jego asystent oznajmił, że niebawem zwrócą wszystkie pieniądze. Asia była pewna, że któryś z nich coś ukrywa. Tylko kto? Dziewczyna. Skoro nie ma pieniędzy, to jakim sposobem wyszła z butiku obładowana zakupami? Następnego ranka Klaudia i Asia obudziły się w zamkniętym pomieszczeniu. Było tam dwoje drzwi, ale tylko jedne z nich prowadziły na zewnątrz. Jeśli wybiorą złe przejście, już nigdy stąd nie wyjdą, a jeśli wybiorą dobrze, zostaną obsypane biżuterią, monetami i markowymi ubraniami, których wystarczy im do końca życia. Przed drzwiami stoi dwóch strażników. Jeden zawsze kłamie, a drugi zawsze mówi prawdę. Klaudia i Asia nie wiedzą jednak, który to który. Mogą zadać im tylko jedno pytanie. O co powinny zapytać? Pytanie powinno brzmieć: jeśli zapytam drugiego strażnika, które drzwi prowadzą do skarbów, to co odpowie? Jeśli pytanie usłyszy prawdomówny strażnik, wskaże złe drzwi, które wybrałby ten drugi, a jeśli zapytają o to samo kłamcę, on też pokaże te same wrota. W obu przypadkach strażnicy wskażą niewłaściwe przejście, a więc dziewczyny powinny przejść drugimi drzwiami.